Pani marszałek, Wysoka Izbo, procedowanie nad tym projektem, nad tymi projektami, które miały wyeliminować patologie, jakie powstały w wyniku niewłaściwych egzekucji. Przypomnę, w ubiegłym roku media poinformowały o tym, że komornik zajął konta bankowe pani Danuty Sochaczewa, która nie była dłużnikiem i prowadził egzekucję, nie chciał tych środków zwrócić. Dopiero interwencja ministra sprawiedliwości, pana Jarosława Gowina, spowodowała, że te środki zostały zwrócone. Ale pokazało to trudność, jaką mają obywatele, wobec których prowadzona jest egzekucja bez podstawy prawnej, bez wyroku, na podstawie błędnych czy też przestępczych działań komorników. I niestety w tej sprawie doszło do pewnej rywalizacji, która miała miejsce w parlamencie, ponieważ zostały złożone dwa projekty ustaw. Jeden projekt zgłosił ważny polityk Platformy Obywatelskiej, szef Komisji Kodyfikacyjnej, pan poseł Krzysztof Kwiatkowski. Drugi projekt złożył Klub Solidarnej Polski, ja byłem wnioskodawcą tego projektu. Teraz pani marszałek, jaki był los tych projektów? Otóż projekt Platformy, który wpłynął w grudniu, już w styczniu miał pierwsze czytanie i szybciutko w marcu został uchwalony, teraz czeka na podpis pana prezydenta. Jest to projekt, który w mojej ocenie jest wysoce szkodliwy, jest wynikiem lobbingu komorników, ponieważ nakłada na strony i na sądy obowiązek wpisywania numeru PESEL i NIP do wszystkich wyroków sądowych. Czyli miliony stron postępowań muszą wpisywać numer PESEL i NIP do wyroku, do pozwów, dlatego żeby uniknąć błędu przy egzekucji. I to jest moje ocenie, panie ministrze, mówię też do ministra Jarosława Gowina, to jest błędne rozwiązanie, bo powoduje biurokrację, powoduje przewłokę postępowania. Po to tylko, żeby uniknąć incydentalnych przypadków błędów przy egzekucji. Co proponował nasz projekt, który na marginesie wpłynął na początku lutego, a w dniu wczorajszym, czyli po 4 miesiącach, był poddany pierwszemu czytaniu. I to jest pytanie, pani marszałek, o to, jak funkcjonuje prezydium Sejmu, czy jak funkcjonuje kancelaria Sejmu. Bo ja pytam się, czy to jest wynikiem celowego działania, że projekty opozycji w taki sposób się traktuje, czy jest to wynikiem bałaganu po prostu? Proszę o odpowiedź. Jeden projekt miesiąc, projekt poselski Platformy, drugi projekt 4 miesiące, projekt opozycji dotyczący tego samego zagadnienia. Ochrony osób, które nie są dłużnikami przed wadliwą czy przestępczą, patologiczną egzekucją. Tak być nie powinno, bo te wyścigi doprowadziły do wprowadzenia złego prawa, którego skutkiem będzie nadmierna biurokracja w wymiarze sprawiedliwości i przewłoka postępowań. W jakim kierunku zmierzał nasz projekt? Projekt Solidarnej Polski zmierzał w takim kierunku, ażeby nie było bezpośredniej egzekucji i przelewu zajętego konta bankowego przez bank na konto wierzyciela w sytuacji, jeśli jest to egzekucja wadliwa, ale żeby w ciągu 3 dni bank miał obowiązek poinformowania o tej egzekucji dłużnika, a dłużnik mógł podjąć działania na przykład takie jak wniosek o umorzenie postępowania. I to spowodowałoby, że uniknęlibyśmy tych patologicznych sytuacji przy egzekucji, jakie miały miejsce i nadal mogą mieć miejsce, a nie obciążali tysiące stron postępowań zbędną biurokracją i administracją. I to jest cena, jaką płaci państwo polskie za pośpieszne uchwalanie prawa, za to, że nie doszło w komisji kodyfikacyjnej, której pan Kwiatkowski jest szefem, do wspólnego rozpoznania obu projektów. Panie ministrze, wstyd, bo pan mi obiecywał osobiście, że te projekty będą poddane wspólnemu rozpoznaniu. Ale pan chciał mieć sukces, żeby się pochwalić, że to pan wniósł ten projekt, a ten projekt jest błędem i za nie zapłaci wymiar sprawiedliwości dłuższym postępowaniem. Odpowiadając na pytania parlamentarzystów podczas debaty. Ten projekt oczywiście, który złożyliśmy, jest propozycją, którą uważamy za uzasadnioną, która spowoduje, iż tego typu sytuacje patologiczne, gdy jest prowadzona egzekucja wobec osoby, która nie jest dłużnikiem i ta osoba będzie miała możliwość podjęcia działań obronnych, jak na przykład złożenia wniosku o umorzenie postępowania. Panie pośle, mówię do posła, który pytał, czy zgłaszaliśmy wnioski do BAS-u o analizę. Nie zgłaszaliśmy takich wniosków, jak to wygląda w innych krajach na świecie, dlatego że to jest zupełnie bezcelowe. Dlatego że trzeba było podjąć działania tu i teraz, żeby wyeliminować działania patologiczne, a nie czekać na opinię, na którą pan czeka już pół roku. Bo takich spraw w
kraju jest znacznie więcej. Dlatego pani marszałek, ja proszę o wyjaśnienie tej przewłoki przy tym projekcie, dlatego że to nie jest pierwszy, jedyny przypadek dyskryminowania projektów opozycji. Na zakończenie powiem, pani marszałek, pół roku temu zgłosiliśmy projekt poselski także o tym, żeby Skarb Państwa miał pakiet kontrolny w polskich kolejach linowych. Pół roku projekt leżał w Sejmie, obecnie kolejne miesiące leży w Komisji Skarbu. I okazuje się, że nastąpiła już prywatyzacja PKL-u, sprzedano PKL podmiotom prywatnym, a projekt ustawy nadal leży w lasce marszałkowskiej. Także proszę o wyjaśnienie tych wszystkich moich wątpliwości. Dziękuję.